To jest prawdziwa radość dla wszystkich pracowników biblioteki. Myślę, że to też święto właśnie dla czytelników, że możemy wręczyć naszym wspaniałym, najmłodszym czytelnikom nagrody za ich, można powiedzieć, wytrwałość, wypożyczone książki. Przede wszystkim za to, że jesteście z nami, że przychodzicie do biblioteki, że interesujecie się książkami, ale myślę też różnymi innymi formami spędzenia czasu właśnie w bibliotece. Bardzo Państwu dziękuję, rodzicom, kłaniam się bardzo nisko, bo bez Państwa właśnie ta akcja, czyli konkurs na Czytelnika Roku, byłby niemożliwy. Czytelnikiem Roku została Antonina Woźniak, czytelniczka filii numer 10. Wielkie brawa. Antonino, witamy Cię pięknie. A mogłabyś do nas podejść tutaj? Prosimy bardzo. Masz lat? Cztery. Kochani, a kto mi przypomni, jak zachowujemy się w teatrze? Cicho. No? Cicho. O tak, jak jeszcze się zachowujemy? No powiedz nam. My rozmawiamy i słuchamy teatrze. Tak. Niechlowa moja, wszystkim fajnie.